Cześć Wika, bardzo dziękuję, że zgodziłaś się na ten wywiad i opowiedzieć nam o swoich wymianach za granicą z programu Erasmus+. Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo mi miło tutaj z Tobą być. Zacznę od tego, że studiuję aktualnie w dalszym ciągu na Uniwersytecie Wrocławskim i tam też zaczęłam swoją przygodę ze studiami, więc wszystkie moje wymiany odbywały się właśnie za pośrednictwem Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie jestem na czwartym roku, a na swoich wymianach byłam na semestrze drugiego roku i na semestrze pierwszym trzeciego roku. Byłam w Atenach w Grecji i w Zadarze w Chorwacji. A powiedz, dlaczego zdecydowałaś się akurat pojechać do Grecji i do Chorwacji? Dlaczego akurat te państwa i dlaczego akurat te miejsca? Nie wiem, czy miałaś może listę miejsc, które chciałabyś odwiedzić przed swoim jakby Erasmusem, czy jednak było to dość spontaniczne, że akurat zdecydowałaś się na te państwa, czy jednak było dość planowane? Wiesz co, tutaj historia jest dosyć dziwna, powiedzmy, bo w ogóle u mnie Erasmus wyszedł mocno przypadkowo i spontanicznie, zwłaszcza ten pierwszy, bo ten drugi już gdzieś tam był z wyboru, bo tak bardzo się w to wszystko zajawiłam, że chciałam jechać dalej, ale mój pierwszy Erasmus był trochę pod wpływem, powiedzmy, moich koleżanek z roku, które wcześniej stwierdziły, że one pojadą, pytały, czy chcę jechać z nimi. Ja nie do końca byłam jeszcze gdzieś tam do tego przekonana, wiedziałam, że kiedyś bym chciała, ale nie sądziłam, że to będzie właśnie ten moment, ale później zaczęła się pandemia i był lockdown i siedziałam ciągle w domu i już tylko odliczałam i zastanawiałam się, kiedy będę mogła w końcu gdzieś wyjechać. I właśnie jedna z tych koleżanek mi zaproponowała, słuchaj, to może spróbuj jeszcze z nami zaaplikować. I one wtedy już zaaplikowały właśnie do Zadaru w Chorwacji. I ja załapałam się chyba na ostatni dzień rekrutacji i stwierdziłam, że dobra, to jest znak, żeby pojechać. Ostatecznie w ogóle jedna i druga z tych koleżanek zrezygnowały, więc ja pojechałam sama. Ale no tak jakby ten Zadar gdzieś tam był bardziej z przypadku niż z wyboru. Ostatecznie bardzo się cieszę, że tak wyszło, ale podejrzewam, że gdybym decydowała ja od początku jakby sama z siebie, gdzie jadę, to że mogłabym wybrać inne miejsce i obstawiam, że byłaby to Portugalia właśnie. A jeśli chodzi o Grecję, to już był taki świadomy wybór, ja przeglądałam tę listę i też u mnie na kierunku, bo zapomniałam o tym wspomnieć, ja studiuję publikowanie cyfrowe i sieciowe, u mnie tych umów nie ma za wiele, więc jakby ten wybór był dosyć ograniczony, ja wiedziałam, że chcę jechać gdzieś, gdzie będzie ciepło, gdzie będą palmy, morze i ładna pogoda. I ogólnie jak rekrutowałam właśnie na pierwszego Erasmusa, to Grecji jeszcze nie było, ale jak już sprawdzałam tę listę na drugiego Erasmusa, to Ateny się pojawiły, ja zawsze do Aten chciałam jechać, bo dotychczas byłam tylko na wyspach i stwierdziłam, że to też jest znak i dlatego też rekrutowałam tam, więc w sumie no tak troszkę to gdzieś tam z przypadku, nigdy nie miałam wiesz takiej listy, że chciałabym jechać tutaj i celowałam tylko w te miejsca, tylko tam, gdzie mnie serce prowadziło, tam stwierdziłam, że będę rekrutować i próbować, żeby pojechać i nie żałuję, to była dobra decyzja. Rozumiem, to właśnie z jednej strony zawsze takie miejsca z przypadku okazują się te takie bardzo dobre wybory, więc jakby to jest fajnie, że ci się udało. A powiedz, porównując właśnie twoją uczelnię w Polsce z uczelniami zagranicy, czy widziałaś może podczas swojego studiowania właśnie jakieś dość duże różnice, które można powiedzieć zaskoczyły cię pozytywnie lub negatywnie, czy jednak ta jakość kształcenia, można powiedzieć, była bardzo podobna do siebie, jeżeli chodzi zarówno właśnie polskie uczelnie, jak i właśnie zarówno w Chorwacji, jak i w Grecji? Znaczy, wiesz co, no różnice były, bo i Chorwacja i Grecja to są takie kraje, gdzie żyje się powoli, niczym się nie przejmuje i tak dalej, więc jak my jesteśmy tutaj w Polsce przyzwyczajeni do tego, że no mimo wszystko większość jest terminowo, gdzieś tam dobrze załatwiona, to tam działo się różnie i bywało różnie, więc dla mnie z jednej strony to było denerwujące, bo ja lubię mieć wszystko gdzieś tam poplanowane, a tu czasami trzeba było się prosić. Pamiętam, że w Chorwacji ja już zdążyłam wrócić w ogóle z wymiany i minął miesiąc czasu, a ja dzwoniłam i pisałam maile do jednego profesora, żeby wpisał mi ocenę, bo nie byłam w stanie rozliczyć w ogóle semestru, a jemu się nie śpieszyło. Także pod tym kątem no, to było troszkę inaczej. Wydaje mi się, że też Erasmus rządzi się trochę innymi prawami i zawsze ta edukacja też wygląda nieco inaczej, ale no ja też miałam to szczęście, że u mnie faktycznie ta umowa jest podpisana tak dobrze, w sensie miałam wszystkie zajęcia po angielsku i faktycznie po powrocie nie musiałam niczego kompletnie nadrabiać, ten
tok studiów też jest dosyć podobny do tego, wiadomo, on się różni, ale jest dosyć podobny do tego, który miałam w Polsce, więc mnie ominęły jakieś tam, wiesz, przypadki, jak czasami właśnie niektórzy mają zupełnie inne studia, czy jakieś problemy po powrocie. U mnie tego nie było, no ale wszyscy byli bardzo mili, sympatyczni i zawsze nam powtarzali, że my tu jesteśmy w sumie nie tyle, żeby uczyć się i kształcić w kierunku naszych studiów, tylko żeby doświadczać życia, poznawać ludzi i żeby gdzieś tam na tej wymianie też się skupić, więc wiadomo, przykładali się, starali nam się przekazać tę wiedzę, ale trochę z przymrużeniem oka i na pewno nie aż tak bardzo jak na macierzystych uczelniach. Okej, rozumiem. A w takim razie, mówiąc tutaj właśnie o Grecji i zarówno też o Chorwacji, miałaś okazję mieszkać, zakładam tutaj właśnie w albo akademikach, albo w wynajętych pokojach. I czy tutaj jakby mówiąc właśnie już, zmierzając do tego tematu zakwaterowanie, jest to jakby, można kolejny raz, moim zdaniem powtarzam to za każdym razem, kiedy przeprowadzam właśnie wywiad z osobami na temat programu Erasmus+. Po prostu zakwaterowanie jest dość trudną rzeczą, którą trzeba jakby ustalić sobie przed swoją wymianą. Jest to dość problematyczne, może, ale nie musi być problematyczne. Nie wiem, jak to było w twoim przypadku, czy to zakwaterowanie udało ci się znaleźć przed Erasmusem, czy jednak byłaś jedną z tych osób, które przyjechały dopiero na miejsce swojego Erasmusa i dopiero zaczęły szukać tego mieszkania, czy jednak właśnie tak jak wspomniałam, miałaś już wcześniej zakwaterowanie, czy mieszkałaś w prywatnym pokoju, czy jednak w akademiku. Nie wiem, jakie miałaś możliwości po prostu zarówno na tych swoich dwóch wymianach, można powiedzieć, doświadczyć. Ja doświadczyłam dwóch różnych rzeczy, bo w Chorwacji mieszkałam w akademiku, a w Atenach miałam wynajętą kawalerkę, więc gdzieś tam mam też takie porównanie, jak to wyglądało. Też w Grecji właśnie padło na tę kawalerkę ze względu na to, że w Grecji akademiku w ogóle nie ma, więc chcąc nie chcąc studenci muszą wynajmować czy to właśnie pokoje, jakieś mieszkania i tak dalej. No właśnie w Chorwacji zdecydowałam się na akademik, tylko że też nie mieliśmy takiego typowego życia tam, bo trwał COVID, więc Chorwaci praktycznie wszyscy wyjechali, nas tam było ogólnie niewiele, więc było tak bardzo kameralnie i gdzieś tam, wiesz, nie działo się aż tak dużo, ale też było to super doświadczeniem i ja nie miałam żadnych problemów większych, właściwie żadnych, ani z mieszkaniem, ani z akademikiem. Co prawda trochę obawiałam się, jadąc właśnie do Grecji, czy wiesz, to mieszkanie na pewno będzie i czy no, jakby różne się historie słyszy, więc tutaj się trochę stresowałam, ale załatwiałam to mieszkanie właśnie przez w ogóle grupę na Facebooku, wynajmowałam je od Polki, także było trochę przyjemniej, ale faktycznie teraz szukając właśnie mieszkania na mojego trzeciego Erasmusa, widzę, że nie zawsze jest tak kolorowo i wesoło i właśnie teraz mam trochę więcej problemów z tym gdzieś tam, więc póki co się poszczęściło, no ale do trzech razy sztuka, jak widać, i teraz musi być trochę bardziej pod górkę, ale mam nadzieję, że uda się też wszystko ogarnąć. Powiedz mi w takim razie, jak długo przed wyjazdem planowałaś swoje zakwaterowanie zarówno właśnie w Grecji, jak i w Chorwacji? Czy było to mniej więcej okres jednego miesiąca, czy po prostu raczej sobie przeznaczyłaś na to 3 miesiące wcześniej? Chodzi bardziej mi tutaj o kwestię jakby zainspirowania ludzi, którzy wiedzą, że chcą na przykład jechać do Grecji lub do Chorwacji i są w tym samym właśnie miejscu, gdzie muszą jakby powoli szukać mieszkania i też nie wiedzą, czy już za to jakby się zabrać, czy jeszcze może chwilę poczekać. Nie wiem, jaki taki okres, można powiedzieć, swojego doświadczenia jest okej, dobra, możesz już zacząć szukać mieszkania, albo poczekaj jeszcze chwilę, jeszcze nie będzie tak dobrych ogłoszeń albo coś takiego. Nie wiem, jakbyś poleciła na przykład swojej koleżance, która mówi, że jedzie na Erasmusa właśnie do tych miejsc i kiedy potrzebuje po prostu szukać mieszkania, w jakim odległości czasu od swojej wymiany. Jasne. Jeśli chodzi o Chorwację, to ja najpierw szukałam też mieszkania, bo w ogóle tutaj też napomknę, może komuś się też to przyda, że z reguły w akademikach nie ma zbyt wielu miejsc dla Erasmusów. W Zadarze to było bodajże 6 albo 7, więc w stosunku do całej grupy Erasmusów jest to niewiele, więc liczyłam się z tym, że się nie dostanę. Tam też było na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, a ja trochę przyspałam z tym, przyznam się szczerze, więc szukałam mieszkania i szukałam go jakoś 2-2,5 miesiąca wcześniej i to był już taki okres jak na Chorwację, że było okej, ale faktycznie wiele ogłoszeń już było gdzieś tam przebranych i nawet jak te ogłoszenia wisiały i się kontaktowało z tymi osobami, to już mówili, że no przykro nam, właśnie niedawno komuś zaklepaliśmy, więc myślę, że takie 3 miesiące, jeśli chodzi o Zadar, przynajmniej w tym okresie, kiedy ja byłam, jest w porządku, chociaż też właśnie były osoby, które jechały po prostu w ciemno i szukały tam na miejscu i też znajdowały, no ale tych ofert już było trochę mniej i dla mnie to by się wiązało chyba trochę
nawet za dużym stresem, gdzieś tam ja nie jestem na tyle odważna, żeby tak w ciemno pojechać. A jeśli chodzi o ten akademik, to wiesz co, ja dostałam właściwie 1,5 miesiąca przed informację, że jest dla mnie miejsce, więc no tutaj też było mniej załatwiania, bo gdzieś tam dużo rzeczy leżało po stronie zadarskiej uczelni. Natomiast jeśli chodzi o Grecję, to ja wyjeżdżałam końcem września, a mieszkania szukałam jakoś w lipcu. I też nie było z tym problemu, bo ja też jechałam na semestr zimowy i zauważyłam, że w momencie, kiedy jedzie się na semestr zimowy, to ludzie chętniej wynajmują, bo mimo wszystko jest mniej turystów, nie? Bo gdzieś tam maj, czerwiec to są takie okresy, że turyści już coraz częściej przyjeżdżają i te osoby niekoniecznie chcą te mieszkania, apartamenty udostępniać, bo wiadomo, więcej zarobią na turystach, a tutaj przez to, że właśnie to był taki trochę martwy sezon, to nie było problemu i właśnie końcem września już byłam, a jakoś w lipcu szukałam i nie było większych żadnych problemów. Okej, okay, faktycznie, może być taka też zależność, w zależności właśnie od bardziej takich turystycznych miast, szczególnie na przykład jak Ateny, czy może właśnie Chorwacja, gdzie to są dość takie, można powiedzieć, urlopowe kraje, urlopowe destynacje. A powiedz w takim razie, zarówno przez to, że mieszkałaś na przykład w akademiku, miałaś możliwość jakby zobaczenia tego lokalnego bycia, w sensie, że poznania jakichś lokalsów. Wiadomo, jak wspomniałaś już wcześniej, byłaś podczas pandemii, więc jakby te pewnie ograniczenia w spotkaniu się z innymi osobami, poznawania jakby, nie wiem, jakiś pewnie akademik organizowałby normalnie jakieś wydarzenia zapoznawcze. Jednak czy można powiedzieć, że byłaś w stanie zobaczyć te lokalne życie, będąc podczas swojego Erasmusa, czy jednak była to dość, można powiedzieć, zamknięta bańka osób, które były na wymianie, raczej osób, które były na Erasmusie, trzymały się razem, czy jednak jak to wyglądało z twojej strony? Ponieważ Erasmus Erasmusowi nierówny, niektóre właśnie osoby preferują i jakby, można powiedzieć, mają tylko i wyłącznie możliwość bycia i obcowania tylko z osobami na wymianach, ponieważ zarówno mają zajęcia razem, zarówno wychodzą na miasto, czy tam różne planują wycieczki, a czasem jakby niektóre osoby spędzają też z tymi osobami, które tam już mieszkają. Więc nie wiem, jak było w twoim wypadku, czy miałaś okazję poznać te osoby, które tam żyją, czy jednak było to bardziej środowisko osób, które były na wymianie? Wiesz co, poznałam kilka osób, nie można powiedzieć, że nie. Na pewno, tak jak mówię, wyglądałoby to inaczej, gdyby wszyscy byli na miejscu, bo po prostu przez to, że w Chorwacji mieliśmy zdalne zajęcia, to Chorwaci byli z reguły w swoich domach, także to nas trochę ominęło, ale mieliśmy też z nimi kontakt, chociażby przez to, że nie wiem, w akademiku na korytarzu się mijaliśmy i tak dalej, chociaż głównie trzymaliśmy się faktycznie między Erasmusami, nas też nie było w zadarze aż tak dużo, miasto to też nie jest jakieś ogromne, więc co chwilę siebie wpadaliśmy i spędzaliśmy dużo czasu razem. Faktycznie ISN nam zapewniał tam jakieś atrakcje, małe wycieczki i tak dalej, więc jak już z kimś z lokalsów się trzymaliśmy, to głównie właśnie z osobami z ISN-u. No ale przewijaliśmy się gdzieś tam, czy były już później jakieś imprezy, oni też się końcem roku już zaczęli zjeżdżać, bo mieli sesje stacjonarnie, więc faktycznie mieliśmy możliwość poznania się z jakimiś Chorwatami i teraz sobie oglądam, wiesz, na Instagramie jakieś relacje i tylko serce mi pęka, że mnie tam nie ma. Także jakieś relacje na pewno się zawiązały, ale no te erasmusowe przeważały mimo wszystko. Okej, okay, super. Wspomniałaś w ogóle o organizacji ISN i właśnie tutaj moim kolejnym pytaniem było, czy w ogóle była jakaś organizacja, która wspomagała nie tylko działania właśnie Biura Programów Zagranicznych, jak i właśnie uczelni w ramach wspierania właśnie i tworzenia różnych wydarzeń dla osób, które przyjeżdżają na wymianę. I czy też tak samo chciałam zapytać się o Buddy'ego, o mentora. Czy istniał w ogóle taki program i czy może miałaś okazję wziąć udział? I nie wiem, czy możesz jakby powiedzieć coś więcej na ten temat? Tak, na obu uczelniach był ISN, działał ISN, co prawda w Grecji trochę słabiej i trochę mniej gdzieś tam rzeczy nam organizowali, ale byli faktycznie i w razie czego można było się do nich zwracać o pomoc. W Chorwacji ten program działał troszkę lepiej, byłam właśnie na kilku wycieczkach, były jakieś imprezy i tak dalej, więc gdzieś tam ci ludzie też się przewijali. W obu krajach był właśnie też system Buddy. Miałam swoje dwie osoby i na jednej wymianie i na drugiej. W Chorwacji się z tą osobą poznałam. To był Luka, z którym spędziliśmy trochę czasu. W Grecji mojego Buddy'ego nie widziałam ani razu na oczy i jedynie dostałam od niego maila, że w razie czego to on jest i chętnie pomoże, ale gdzieś tam nie był aż tak zaangażowany w to bardzo. Niewidzialny duszek, można powiedzieć.
Tak, był, wiedziałam, że w razie czego on jest, ale no też mówię, nic jakiegoś wielkiego się nie działo. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, czy on był wówczas w Atenach, czy nie, także, ale no myślę, że to może też gdzieś tam przez to, że Ateny są znacznie większe, tych Erasmusów było dużo więcej i może nie byli w stanie tego jakoś lepiej ogarnąć. No nie wiem, ciężko mi stwierdzić, ale szału nie było, tak generalnie mówiąc, jeśli o to chodzi. Polecasz właśnie branie udziału jako osoba przyjeżdżająca na wymianę w właśnie programie Badim, czy jednak uważasz, że jest to coś takiego, można powiedzieć, że niekoniecznie trzeba korzystać, czy jakby jest to mniej więcej, można powiedzieć, coś, co ci pomogło może na początku? Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że warto, bo tak jakby no, to nic nie kosztuje, nie ma ze sobą jakichś złych konsekwencji, a wydaje mi się, że dobrze mieć taką osobę gdzieś tam, do której masz kontakt i która ci tę pomoc faktycznie oferuje i w razie czego może ci pomóc, czy nawet żeby spotkać się na jakąś kawę, czy żeby zapytać o jakieś tam sprawy, nie wiem, formalne związane z wymianą, więc na pewno ma to więcej plusów niż minusów. Ja tutaj sama też właśnie miałam na UWR-ze Badiego z Hiszpanii, który przyjechał, więc można wytworzyć całkiem fajną w ogóle relację z tymi osobami i gdzieś tam stworzyć swoje grupki i tak dalej, więc ja jak najbardziej polecam, bo nawet słyszałam o takich historiach, że niektóre osoby szły na przykład oglądać mieszkania, jeśli jeszcze Erasmusa jakiegoś nie było na miejscu i dzwonili na kamerkach i mówili, czy jest fajne, czy nie, więc faktycznie takie wsparcie gdzieś tam zdalne się przydaje, a wydaje mi się, że na Erasmusie też są wszyscy tak otwarci, że często to mogą z tego powstać jakieś fajne przyjaźnie, nie tylko właśnie na chwilę, na potrzeby programu, tylko gdzieś już później dalej, więc ja jak najbardziej jestem za tym, żeby brać udział. To prawda, dzięki wielkie. I porozmawiajmy może teraz, przejdźmy do takiego kolejnego etapu, podróże. Z tego, co wiem o tobie, że lubisz bardzo podróżować i nie możesz przestać podróżować, czy podczas swoich wyjazdów na Erasmusa znalazłaś troszeczkę czasu właśnie też, żeby kontynuować te podróże, czy jednak uczelnia była strasznie zła i kazała ci się dużo uczyć? Nie, no jak najbardziej. Znalazłam całkiem sporo czasu mimo wszystko na podróże. Uczelnia też nas do tego zachęcała wręcz i sami pamiętam zawsze na początku zajęć nam wyświetlali ciekawe miejsca, do których warto się wybrać przez weekend i tak dalej i pytali, gdzie byliśmy i co widzieliśmy. Dla mnie też Erasmus gdzieś tam właśnie głównym punktem wyjazdu na Erasmusa były podróże i to, żeby ten kraj poznać jeszcze lepiej i zobaczyć jeszcze więcej, więc z taką myślą głównie jechałam. Wiadomo, że no trzeba było skupić się na tych zajęciach, bo to też nie są wakacje i jakby ta uczelnia jest i są zadania, egzaminy i tak dalej. Jedni mają ich więcej, drudzy mniej, no ale one są. Ale da się to wszystko pogodzić. Gdzieś tam ci wykładowcy też są często elastyczni. Jeśli się ich poprosi o przełożenie czegoś, to są za tym. A wiadomo, że jak już się jest w danym kraju, to też te wyjazdy są tańsze, łatwiejsze, jest więcej opcji, więc my też wynajmowaliśmy sobie samochody i zwiedzaliśmy jak najwięcej, żeby faktycznie z tych miejsc pokorzystać. Także jeśli chodzi o podróże, no to ich było sporo i nie były aż tak problematyczne, jak myślałam. Obawiałam się faktycznie, że może nie znajdę na nie tyle czasu i nie będę w stanie zobaczyć wszystkiego, co sobie zaplanowałam, a nie było z tym, tak jak mówię, właśnie problemów. Jak ktoś mówi, dla chcącego nic trudnego, więc jakby zawsze można jakoś wygospodarować ten czas, nawet tak jak powiedziałaś właśnie na weekend, jeżeli naprawdę uczelnia jest bardzo, można powiedzieć, zajmuje czas od poniedziałku do piątku. Ale wiesz co, tak tylko nie wiem, czy były osoby, które miały uczelnię od poniedziałku do piątku. Mi się wydaje, że z reguły te plany są jakoś tak rozłożone, że chociaż ten 1-2 dni są wolne, a właśnie jak my byliśmy w Chorwacji i mieliśmy zajęcia zdalne, to braliśmy laptopa do samochodu i pamiętam raz taką sytuację, jechaliśmy do Dubrownika i mieliśmy egzamin z chorwackiego. I zatrzymaliśmy się wszyscy, wyjęliśmy na stół komputery i nagle w trasie, wiesz, w połowie drogi zaczęliśmy zdawać egzamin, zamknęliśmy komputer i pojechaliśmy dalej. Także dało się to ogarnąć, na pewno to zdalne tutaj było łatwiejsze, no ale mówię, w Grecji też całkiem sporo pojeździłam, także dla chcącego nic trudnego, tak jak właśnie powiedziałaś. Przechodząc dalej do kolejnego tematu, tutaj chcę cię zapytać o finanse, ponieważ tak jak tutaj można powiedzieć z wcześniejszych filmików, które właśnie są już obecnie na kanale, właśnie bardziej mówiąc o programie Erasmus+, od aplikacji, bardziej właśnie, jeżeli chodzi o taką podstawową wiedzę o programie. Już tutaj wspomniałam wcześniej, że ten program Erasmus Plus daje możliwość nie tylko wyjechania za granicę i studiowania na innych uczelniach, ale również jest możliwe dotrzymanie dofinansowania podczas właśnie tego studiowania. I tutaj chciałabym cię zapytać, jaka była kwota dofinansowania, którą ty otrzymałaś podczas swoich wymian oraz czy mogłabyś nam powiedzieć mniej więcej, czy ona była wystarczająca, czy jeżeli nie była wystarczająca, czy uważasz, że
mniej więcej jaką kwotę, można powiedzieć, trzeba posiadać jakby zaoszczędzonych funduszy na to, żeby sobie pozwolić tak jakby normalny sposób, nie chcę powiedzieć przeżyć tego Erasmusa, ale jakby tego, żeby korzystać wystarczającą ilość zarówno właśnie z wycieczek, jak i z bycia w danym mieście, jak i pokryć takie podstawowe koszty zamieszkania, właśnie wyżywienia czy tam transportu. I czy mogłabyś nam mniej więcej powiedzieć zarówno właśnie w Grecji, jak i w Chorwacji? Jasne, te progi teraz się trochę podniosły, więc ja byłam jeszcze na tych nieco niższych stypendiach i w Chorwacji dostawaliśmy 350 euro miesięcznie, w Grecji było to 400 euro. Teraz mi się wydaje, że w ogóle wszystko poszło 50 do góry z tego, co kojarzę, nie jestem pewna. Ale wiesz co, no mi to stypendium starczało. Dużo zależy od tego, gdzie mieszkasz i ile płacisz za zakwaterowanie, bo to jest najdroższy i największy wydatek. No przez to, że ja za akademik płaciłam wtedy 55 euro za miesiąc, więc to były w ogóle śmieszne pieniądze, no to mi zostawało bardzo dużo na takie życie tam po prostu na miejscu i nie musiałam oszczędzać w ogóle tak na dobrą sprawę, bo na wszystko starczało. W Grecji płaciłam około 300 euro, więc to jest no więcej, ale nadal jeśli chodzi na Ateny, to była bardzo dobra cena. Także no, mi tego stypendium starczało. Ja też jechałam z takim nastawieniem, że jeśli nie starczy, to wszelkie podróże chcę po prostu sobie sfinansować sama, a to stypendium ma starczyć na jakby życie faktycznie w tym miejscu. Ale warto też powiedzieć, myślę o tym, że zarówno Grecja, jak i Chorwacja są bardzo przyjazne dla studentów pod kątem tego, że w Chorwacji dostawaliśmy karty i rząd dofinansowywał nam 90% kwoty posiłków, więc my idąc na stówkę płaciliśmy około euro, 2 euro za posiłek, także no to też są żadne pieniądze. W Grecji wyżywienie w ogóle było całkowicie darmowe. Także no i zakwaterowanie i jedzenie tutaj było całkiem przyjazne, jeśli o to chodzi. Grecja też pod względem atrakcji turystycznych, tam wszystko do 26 roku życia dla studentów jest darmowe, więc no pod tym kątem zaoszczędziłam dużo, jednak liczę się z tym, że właśnie jakaś Hiszpania, Portugalia, no wygląda to zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że ja wybrałam sobie pod kątem Erasmusa całkiem fajne kraje i że jeśli ktoś nie chciałby za dużo dokładać z własnej kieszeni, to właśnie mógłby celować albo w Chorwacji, albo w Grecję i że da się to zrobić po prostu w kwocie tego stypendium, które się otrzymuje. Może nie zaoszczędzić, ale wystarczy to na takie życie właśnie funkcjonowanie. Właśnie słysząc o tych dofinansowaniach, myślę, że to jak najbardziej w takim razie, jeżeli cały grant plus dofinansowania, które są zarówno od rządu, plus poniżej będąc 26 roku życia, to jednak naprawdę byłyby to plusy i te miasta naprawdę są dobrą destynacją, jeżeli chodzi właśnie o granty, bo ponieważ powiedzmy sobie teraz te 400 euro bodajże, jeżeli chodzi właśnie o dofinansowanie, patrząc, wiadomo, kraj krajowi nie jest też równy i 400 euro zarówno w innym kraju nie będzie wystarczający, ale dobrze słyszeć, ponieważ jesteś jakby pierwszą osobą podczas tych wywiadów, która mówi, że starczył właśnie grant na pokrycie twoich kosztów, co jest bardzo dobre. Wiadomo, za każdym razem jakby co roku dąży się do zwiększenia tych grantów, ponieważ jakby tak jak tutaj nie każdy kraj posiada takie same koszty, jednak bardzo dobrze słyszeć, ponieważ jakby jest to rzadkością. Więc tutaj można powiedzieć, że Grecja i Chorwacja są właśnie, tak jak powiedziałaś, przyjazne portfelowi, więc... Tak, znaczy co prawda teraz Chorwacja wprowadza euro od stycznia, więc to też troszkę pewnie będzie wyglądało już inaczej, no ale na właśnie chwilę, w której ja byłam, to zwłaszcza ta Chorwacja była bardzo przyjazna, bo ja mówię, my wynajmowaliśmy samochody, jeździliśmy po całym kraju i tak dalej, a mimo wszystko tego stypendium starczało w momencie, kiedy mieszkało się w akademiku, bo wiadomo, jeśli mieszkanie, to już wyglądało trochę inaczej, ale ja w ogóle bardzo polecam też mieszkanie w akademiku, już nie tylko żeby oszczędzać, ale też żeby tego doświadczyć, więc można to fajnie połączyć i skorzystać i z jednej strony i z drugiej, także super. Zdecydowanie. No to przejdźmy w takim razie już trochę do ostatniego, można powiedzieć, aspektu, jeżeli chodzi o pytania. Tutaj chciałabym Cię zapytać, co jakby wyróżnia, jaki taki moment wyróżnia daną wymianę? Czy masz taki moment w głowie, gdy sobie pomyślisz o swoim Erasmusie w Chorwacji, o swoim Erasmusie w Grecji, który jakby automatycznie przychodzi Ci do głowy i mówisz, a to były dobre czasy. Czy masz taki w ogóle moment, takie wspomnienia? Tak jak właśnie ostatnio, jak powiedziałaś, że przeglądałaś Instagrama i patrzyłaś na te zdjęcia i tak mówisz sobie, o szkoda, że mnie tam nie ma. Czy masz taki na przykład moment, który tak, można powiedzieć, wracasz często pamięcią o to tych erasmusowych momentów, czy jednak jak do tego podchodzisz?
Znaczy generalnie ja bardzo często wracam w ogóle do całego Erasmusa i jednego i drugiego, bo dla mnie to był gdzieś taki na maksa wyjątkowy czas i ja się bardzo tym zaraziłam i w ogóle jak ktoś tylko mnie pyta, ja mówię tak, jedź, to jest najlepsze, co możesz dla siebie zrobić i w ogóle nie widzę innej opcji, żeby z tego nie skorzystać. Ale jeśli miałabym powiedzieć o takim jakimś punkcie, to wiesz co, wydaje mi się, że w Grecji był to okres świąt i w ogóle sama jestem w szoku mówiąc o tym, bo to takie trochę chyba niespotykane, ale ja nie sądziłam, że w Atenach poczuję magię świąt, a wydaje mi się, że nie widziałam jeszcze ładniejszego miejsca takiego świątecznego z dekoracjami jak właśnie Ateny, w których totalnie przepadłam w grudniu. I jakoś tak bardzo fajnie to wspominam, bo to było tak, wiesz, tak rodzinnie, my robiliśmy sobie jakieś wieczorki świąteczne, oglądaliśmy te dekoracje i tak dalej, więc to jest taki moment, a w Chorwacji kurczę, dla mnie w ogóle Chorwacja jest bliższa trochę i zawsze gdzieś tam, być może to przez to, że to był pierwszy wyjazd i mam do niego większy sentyment i gdzieś tam ta Chorwacja jest głęboko w moim sercu zakorzeniona. Także takiego jednego konkretnego momentu nie mam, ale na pewno co bym miała powiedzieć to, że po prostu jakkolwiek to brzmi, wyrwałam się trochę z tej zamkniętej Polski, gdzie był ten lockdown, COVID i tak dalej i tam odżyłam na nowo, bo tam było wszystko otwarte. I mimo tych zdalnych zajęć, to działo się wszystko, można było robić wszystko, więc wiesz, popołudniami wychodziliśmy i żyliśmy normalnie, więc dla mnie to była trochę taka ucieczka od tego, co działo się tutaj i rozpoczęcie tego życia na nowo i w ogóle gdzieś tam to był taki etap, wydaje mi się, w moim życiu, który, właściwie początek etapu w moim życiu, który dużo, dużo zmienił i cały ten czas, tak właściwie cały ten rok, bo to wszystko działo się w przeciągu roku, był totalnie magiczny, już nie mogę się doczekać kolejnych wymian, bo to jest coś w ogóle nie do opisania dla mnie. O, a powiedz mi, czy jest taki coś, taki moment, takie może jakieś zdarzenie, że zrobiłabyś coś inaczej? Ponieważ jakby tutaj patrząc, wiadomo, osoby, które oglądają to wideo, będą po prostu ten filmik, będą sobie pewnie zarówno planują swój wyjazd na Erasmusa, jednak jak to się często też mówi, żeby nie popełniać cudzych błędów, więc tutaj nie wiem, czy masz jak przykład jakiś tip dla osób, które, nie wiem, chcą jechać na przykład do Chorwacji lub do Aten i jako starsza siostra mogłabyś powiedzieć, okej, dobra, pamiętaj, ale pamiętaj, żeby zrobić to coś wcześniej, albo pamiętaj, żeby na przykład, nie wiem, zabrać to i to. Nie wiem, czy masz jakiś taki tip właśnie zarówno do tych dwóch miejsc, czy jednak jakby wszystko jest, można powiedzieć, podobnie. Wiesz co, głównie wydaje mi się, że tutaj kierowałabym to do Grecji i to też nie z mojego doświadczenia, ale z doświadczenia moich znajomych, to, żeby uważać na mieszkania, które się wynajmuje, bo tyle, ile się po prostu nasłuchałam historii właśnie od osób, które były w tym samym czasie, gdzie było coś nie tak, gdzie mieszkanie w ogóle właśnie nie istniało, więc ja tutaj bym, to nawet nie tyle Grecja i Chorwacja, ale ogólnie każde miejsce wydaje mi się, ja bym osobiście przedzwoniła na kamerce, sprawdziła, poprosiła o taki mały tur po tym mieszkaniu czy pokoju, no bo faktycznie kilkoro z moich znajomych było w takiej sytuacji, że okazało się, że nie do końca mają gdzie mieszkać i zostali postawieni pod ścianą, a poza tym wydaje mi się, żeby pojechać takim otwartym i teraz łatwo się mówi, żeby się nie stresować, bo wydaje mi się, że to zawsze się wiąże z jakimś stresem, ale naprawdę na miejscu są osoby, które chętnie się tobą zaopiekują i generalnie wszyscy Erasmusi wydaje mi się są na maksa otwarci, bo to z reguły się jedzie samemu. O to też mogę powiedzieć, że ja bym polecała, żeby pojechać samemu, bo tak jak wspominałam na początku, najpierw miałam jechać z dwoma koleżankami i jak usłyszałam, że one nie jadą, to trochę się wahałam, czy jechać, czy nie, bo lekko mnie to przerażało, przyznam szczerze, a później z perspektywy czasu stwierdziłam, że cieszę się, że nie pojechały. W takim sensie oczywiście fajnie byłoby na pewno razem, ale dla mnie to było też zupełnie innym doświadczeniem w momencie, kiedy zostałam postawiona sama i wiesz, byłam dużo bardziej otwarta i gdzieś tam chciałam jak najwięcej doświadczać, więc do tych osób, które nie mają z kim jechać albo boją się jechać same, to mogę powiedzieć, że myślę, że to będzie najlepsza decyzja, jaką możecie podjąć, jeśli odważycie się, rzucicie się na głęboką wodę i właśnie pojedziecie na Erasmusa sami. To jeszcze zostało nam ostatnie pytanie, które chciałabym Ci zadać. Można powiedzieć, odpowiedziałaś już na nie w duży sposób przed chwilą, ale jednak chciałabym je zadać, ponieważ jakby jest to takie pytanie, które zadaję za każdym razem na koniec właśnie każdego z wywiadów. I jest to, czy polecasz jechać na taką wymianę z programu Erasmus+.
Wydaje mi się, że z mojej wypowiedzi już to jest bardzo oczywiste, że tak. Jak najbardziej polecam wszystkim, i tym bardziej otwartym, i tym mniej otwartym, bo ja też nie lubię trochę tego, że wokół Erasmusa krążą te wszelkie stereotypy i wydaje mi się, że z reguły rozpowszechniają je osoby, które na Erasmusie nigdy nie były i nie do końca wiedzą, jak to wygląda, bo prawda jest taka, że Erasmus to nie tylko imprezy i nie do końca to tak wygląda, bo można z tych wymian wynieść dużo, dużo więcej od super wspomnień, świetnych relacji i w ogóle jakichś takich zmian wewnętrznych i swojego jakiegoś postrzegania świata i tak dalej. Jestem tego najlepszym przykładem ogólnie rzecz biorąc. Także wydaje mi się, że warto spróbować. Na pewno Erasmus nie jest dla każdego, bo też wydaje mi się, że warto to zaznaczyć, że nie każdy się gdzieś tam na Erasmusie odnajdzie. Ja też poznałam kilka osób, które powiedziało, że fajnie, będą to fajnie wspominać, ale że więcej już nie chcą, a z drugiej strony są osoby takie jak ja, którym cały czas jest mało i szukają tylko opcji, żeby faktycznie pojechać dalej i gdzieś tam korzystać z tej możliwości. Ale wydaje mi się, że jeśli już nam dają taką opcję, chcą nam dawać te pieniądze na te wyjazdy i jednocześnie możemy się kształcić w innym kraju, no to dlaczego by z tego nie korzystać? Ja bym jechała w ciemno i uważam, że wyjazd na Erasmusa był jedną z lepszych, jak nie najlepszą decyzją, jaką mogłam podjąć, która gdzieś tam zaważyła na późniejsze moje losy i na pewno bardzo dużo zmieniła w moim życiu. Także ja mogę z całego serca polecić każdemu, żeby próbować, testować i korzystać, jeśli mamy taką możliwość, studiując w Polsce. Takimi pięknymi słowami można powiedzieć, że zakończymy ten wywiad i bardzo dziękuję Ci, Vicky, że zgodziłaś się wziąć udział i opowiedzieć o swoich właśnie doświadczeniach zarówno właśnie z Erasmusa w Grecji, jak i również w Chorwacji. Myślę, że dużo osób, które ogląda ten filmik lub w czasie przyszłym oglądnie zainspiruje się, jeżeli dopiero szuka jakby jakiejś destynacji na swojego Erasmusa lub może powiedzieć, jak już stali się na Erasmusa z Chorwacji lub do Grecji, będą brały z tego jakby wskazówki. Więc tutaj jeszcze raz dziękuję i dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie i w razie jakichkolwiek też pytań, to chętnie służę pomocą i można się czy przez Ciebie, czy bezpośrednio do mnie kontaktować. Zawsze chętnie pomogę, jeśli chodzi o Erasmusa już szczególnie, także. Tak, zdecydowanie. Tutaj na dole też również podlinkujemy jak najbardziej Twój profil na Instagramie, jak i tutaj też wszelkie, na przykład Instagram Stories, jakie posiadasz o Erasmusie, a wiem takie, że posiadasz też dla osób, żeby po prostu łatwiej było znaleźć takie informacje, które udzielasz. I też tutaj tak, jak najbardziej właśnie zachęcamy do zadawania pytań w komentarzach, jak i zarówno tutaj bezpośrednio do Ciebie na Instagramie. Jasne. Będę chętnie odpowiadać i pomagać w razie potrzeby.